powiedziałeś o Olesie Leńczyku tak bardzo zdawkowo, że był panem od WF-u. On gnoił piłkarzy, twoim zdaniem? Wiecie co, on uważał się za bardzo kulturalnego człowieka, ale jeśli wchodzi do ciebie 45-50-letni były piłkarz i mówi, jest skautem w klubie i mówi, że chce panu coś tam piłkarza, a on mówi, a wiesz co moja wnuczka mówi do mnie? Papa. Wiecie, takie słowa, nie? Mm-hmm. I jeśli ty mówisz, że jesteś kulturalnym człowiekiem, mm-hmm. to ty nie możesz tak traktować ludzi.